Moi drodzy, właśnie, gratulacje, zbijane piątki, bo jest za co moim waszym gościem Grzegorz Szulakowski. Szuli, cześć. Cześć, witam serdecznie ciebie. Wielkie gratulacje. I widzów. Żadnej Ameryki nie odkryję, ale no jednak to zawsze robi wrażenie. Zdominować kogoś w jego płaszczyźnie. Wiadomo, że Rafał Jackiewicz jest pięściarzem, zjadł na tym sporcie zęby, a może poza jakimiś tam detalami, o których możemy sobie zaraz porozmawiać, fragmentami tej walki, to była dominacja. No była dominacja, powiem Ci, że dobry plan przepracowany, tak naprawdę okres przygotowawczy z trenerem Jackiewicz, ma tam swoje lata, ale kurwa, to jest cwany lis, który potrafi przypierdzielić. Jego plan był taki, żeby przyjąć i oddać, ale z tego co mówił po walce właśnie przyjmował, ale jak już chciał oddać, to mnie tak naprawdę nie było. Dobra praca na nogach, plan był taki, żeby właśnie nie wdawać się w nim bójkę, bo jest niebezpieczny bardzo w półdystansie. Miał być dużo prostych, lewy, prawy i miało mnie po prostu nie być. Do dwóch ciosów i miało mnie nie być, no i plan zrealizowany w 100%. Czułem się naprawdę mega dobrze psychicznie przed walką i fizycznie. No przyjechałem tu kurwa robotę zrobić, nie? Dosłownie. Próbuję teraz myślami wrócić do tej walki, bo już jakiś czas temu ona się zakończyła. Bodajże w pierwszej rundzie był taki moment, że on ciebie mocno trafił. Jak to wyglądało? Mocno trafił mnie overhandem, takim sierpem. Poczułem go, może nie aż tak, wiesz, ale że no, poczułem takie, wiesz, no, że mnie trafił po prostu. Później już wiedziałem, że na to też polują i niwelowałem to. Nisko, wyżej ręka, widziałem już wszystko, nie? I tylko raz trafił i już później mu po prostu nie dałem powtórzyć tej sytuacji. Dostrzegałeś potem, widziałeś po nim, że jednak to zmęczenie już jest coraz większe, że już jakby to kario... Nie, właśnie nie widziałem, nie? Ja też się czułem bardzo dobrze fizycznie i przede wszystkim tlenowo, nie? Bo po walce stałem i oddychałem sobie nosem, nie otwierając buzi, więc kurwa tlen mam naprawdę dobry, jak na moje 37 lat, więc no mówię, ciężko trenowałem do tej walki. I wszystko zagrało tak, jak zagrać powinno. Dobry tlen, dobry plan taktyczny trenera, dobrze zrealizowany przeze mnie. Dobre przygotowania, w 100% się włożyłem w te przygotowania, kurwa, wszystko. Także jakby mi się noga podwinęła, żebym sobie spojrzał w lustro i powiedział, że kurwa, że zrobiłem wszystko i mogę spokojnie popatrzeć w lustro bez jakiejś tam, bez żalu do siebie, że czegoś nie zrobiłem, a mogę wygrać. Jest wygrana, bardzo się z tego cieszę. I tyle. To jest bardzo ciekawy temat, bo już po raz drugi w trakcie naszej krótkiej jeszcze rozmowy podkreślasz to, że przed tą walką był ten dobry mental, był spokój psychiczny, ta wiedza, że dobrze przepracowałem ten czas i dobrze się czuję. To jest tak, że ty przed tą walką z jakiegoś powodu miałeś takie założenie, że teraz naprawdę trzeba na te 110%. Ostatnio tak nie bywało, skoro tak podkreślasz, że tak było? Powiem ci tak. Jak z Parkę walczyłem 3 walki wcześniej, to wziąłem tą walkę z doskoku, zadzwonili do mnie tam 3 tygodnie na przygotowanie, chciałem tam zrobić 3 razy 3 minuty i chciałem się odpalić, ale on nie chciał, bo wiedział, że jestem nieprzygotowany i wziął 3 piątki, musiałem to zachowawczo zrobić, no i nie wyszło. Później zacząłem się afirmować bardzo mocno, zacząłem medytować i już do walki z Tripsonem byłem naprawdę mega naprawiony, miałem taką głowę, jakiej wcześniej nigdy nie miałem, a teraz do tej walki to samo, afirmacja, medytacja i miałem kurwa, no chyba moja najlepsza głowa była dzisiaj przed tą walką i wiem, że z walki na walkę będzie coraz lepiej, bo zawsze było tak, że kurwa, zaraz walka, a ja pierdolę, trzeba się napierdalać, wiesz, nie? A teraz kurwa, walka, idziemy się napierdalać, jestem gotowy, kurwa, wiesz, przepracowałem mocno, czułem się jak pierdolony zwierzak, szybki, zwinny, kurwa, jak miałem jakieś, kurwa, no, dosłownie czułem się jak pierdolony zwierzak, nie? Jesteś już doświadczonym sportowcem i to jest tak, że cały czas jednak człowiek może znaleźć coś nowego. To jest tak, że ktoś naprowadził cię tę drogę? Jak to się stało, że jednak ta afirmacja i medytacja, uznałeś, że to są takie ważne elementy, które warto wprowadzić do tego swojego sportowego życia? Sam zacząłem się afirmować i medytować, nie? Gdzieś zamiast drzemki wkładałem sobie słuchawki i medytacja, pyk, w takiej można powiedzieć hibernetacji, codziennie przed snem, dosłownie pół godziny słuchawki i kurwa słuchanie, jesteś kurwa najlepszy, jesteś kurwa szybki, jesteś zwinny, moje kurwa moje słabości w klatce zamieniać kurwa, wiesz, w motywację, w agresję i wiesz, i kurwa codziennie tego słuchałem i pomogło, nie? Słuchaj, wiem, że nie odkryję Ameryki też tym pytaniem, bo już takie kwestie na pewno w wywiadach padały, bo
Tutaj oczywiście spełniasz się, to jest freakowa organizacja, ale spełniasz się sportowo, bo sam mówisz, że to były sportowe przygotowania i walka pełną gębą, w końcu sportowiec naprzeciwko ciebie. Ale wiesz, o co chciałem zapytać? Czy cały czas w tobie jest taka sportowa też ambicja, żeby na sportowej gali, dla sportowej organizacji jeszcze pokazać, na co cię stać? Bo mam wrażenie, że tutaj może być jakiś niedosyt. Wiesz, to dwa wywiady właśnie dałem i już tam mówiłem, ale powiem też oczywiście dla tutaj widzów. Gdzieś tam pytanie poszło do KSW, nie dostałem na razie żadnej odpowiedzi, ale też rozmawiałem przedwczoraj bodajże z prezesem Jóźwiakiem i jak znamy moją historię, na FEN jedynce we Wrocławiu walczyłem w walce wieczoru, gdzie tak naprawdę zostałem rzucony na pożarcie Patrykowi Grudniewskiemu, aczkolwiek wszystkich zaskoczyłem tą bardzo krwawą walkę, którą można obejrzeć na YouTubie. I wiesz co, FEN idzie teraz mocno do góry, zauważyłem, że stawiają na polskich zawodników, a Polacy chcą oglądać polskich zawodników. Idą naprawdę mocno do góry, pną się do góry, więc całkiem możliwe, że zobaczycie mnie na zakończenie mojej sportowej kariery w federacji FEN, a później wracamy tu i robimy siano. No, to prawda, że Kuba Borowicz robi naprawdę kapitalną robotę dla FEN-u i ten matchmaking jest znakomity. Rozumiem, że tutaj się zgadzasz. Jak najbardziej podobają mi się karty walk, nie? Naprawdę jest co oglądać. No dobra, to tak sobie patrzę w przyszłość. Kogo można by Szuliemu dać w tych organizacjach freakfightowych? Pewnie typowy freakfighter. Tak, już sport teraz zostawiam, wracamy tu. Chociaż pewnie nie miałbym z nim co robić, kurwa, nie? No nie wiem, nie wiem. Wiesz co, ja jestem taki, musi być sportowiec, wiesz? Ktoś, kto się wywodzi z tego świata. Masz rację, ale wiesz co, kurde, to jest tak, że jak do mnie dzwoni telefon, mówię, walczysz, okej. Z tymi, okej. Wiesz, o co chodzi. No, zawsze taki byłeś, jeżeli dobrze kojarzę. I zwania, kurwa, nie? Jak wiesz. Jak... Nigdy tego nie żałowałeś? Przepraszam, ci wchodzę w słowo. Nie. Że tej kalkulacji nie było? Dzwonią, nie, biorę? Nie. Żadnej walki tak naprawdę nie żałuję. Każda walka mnie czegoś tak naprawdę nauczyła i każda walka z walki na walkę doprowadziła mnie tutaj, gdzie znają mnie już w całej Polsce. Nie chwaląc się oczywiście. Zarabiam naprawdę dobre pieniążki. Nie chwaląc się oczywiście. No ale jest tak, jak być powinno, chcę wyciągnąć z tego sportu teraz jak najwięcej tylko się da, mam 37 lat, więc jeszcze was kurwa nie raz zaskoczę, mordeczki. Jeszcze powiem tak, bo my po raz pierwszy mam okazję rozmawiać, jeżeli chodzi o te organizacje. Ty chyba nie miałeś większych problemów, żeby się w tym świecie odnaleźć, bo ty zawsze byłeś barwną postacią, więc no, myślę, że gdzieś naturalnie wszedłeś w te tryby. Ja byłem już tak naprawdę od drugiej gali trenerem w Fejmie. I kurde, bardzo dużo tam już, wiesz, na backstage'ach, na tym, spędzałem tam czasu, no ja się tu odnajduję, jest mi tu dobrze, ale powiem ci naprawdę, że w Fejmie na backstage'ach czy coś nie czułem się tak dobrze jak tutaj, nie? Tutaj się czuję, kurwa, dosłownie jak u siebie w domu, nie? Z czego to wynika? Nie mam pojęcia. Nie wiem, może dobre, nie wiem, no nie wiem, nie? Naprawdę się tu bardzo dobrze czuję, nie? Jak u siebie, centralnie. Bardzo tobie dziękuję za rozmowę, no i przede wszystkim wielkie, wielkie gratulacje. Dzięki, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję.